Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, nauczyłam się tego wstępu i nawet jak ktoś by mnie obudził w środku nocy, to powiedziała niczym litanie, dosłownie. Tak to na pamięć już mam zakodowane w głowie. No słuchajcie, dalej mamy 31 stopni. Moja stylizacja jest wrześniowa. Tak wiecie, tylko musi być chłodniej, dużo chłodniej, dlatego że mam na sobie wełnianą kamizelkę, która jest przepiękna. Cudowny fioletowy kolor, obszyta jest dodatkowo taką złotą nitką. No i to jest moja pierwsza stylizacja, którą chciałabym się z Wami podzielić. Kochani, i teraz stylizacja jest bardzo prosta, właściwie dwuskładnikowa, dwukolorowa. Mamy fiolet i biel i wystarczy. I bardzo ładnie to wygląda. Zastanawiałam się nad fioletową torebką, natomiast stwierdziłam, że kamizelka i buty to już jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten kolor, dlatego że jest on zdecydowanie mocniejszy niż biel, więc pomyślałam sobie, będzie biała torebka. I tyle. Ten spodnik, który mam na sobie, wyświetlą Wam się dzisiaj w kilku różnych jeszcze stylizacjach. Pochodzą one z Zary. Ale kupiłam je w lumpeksie. Jest to rozmiar 34, są na mnie idealne. Jeżeli chodzi o wypielęgnowanie tych spodni, było kilka plamek, słuchajcie, ale te plamki poschodziły bez żadnego problemu. Spodnie są takie białe, ale nie śnieżno-białe, jest to taka biel złamana, ja to nazywam. I bardzo długo czekałam na takie spodnie, dlatego że, no tak jak wspomniałam na początku tego filmu, przed sekundą, że w wielu stylizacjach, gdzie one się pojawią, czyli są takie bardzo, bardzo uniwersalne, to naprawdę do różnych rzeczy. Mam białe, ale takie bardziej oversize'owe, tamte mają zupełnie inny kształt i one już na przykład z tą kamizelką nie wyglądałyby dobrze. Czyli to też zależy od kroju danego ubrania. Kochani, zaszalałam i kupiłam kolejne dwie pary butów w lumpeksie, a właściwie kupiłam 6 par butów nowych w second handzie. Tak jakoś mi się ostatnio te buty trafiają. Teraz nie kupuję torebek, jakoś torebek nie ma, ale za to butów jest bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj pokażę Wam dwie pary. Pierwsza to jest coś takiego, to jest bardzo nietypowy model, jeżeli chodzi o moje buty, bo wszystko mam, jak widzicie, bardzo wysokie, tak powyżej 11 cm szpilki, natomiast... A few moments later. Kochani, wracając jeszcze do tych butów, musiałam wstać na chwilę, bo moje towarzystwo, psie towarzystwo się rozszalało i zaczęło tak szczekać, że nic w ogóle nie słyszałam, nawet co mówię. Kochani, to są buty włoskie, skórzane, tu jest napisane Prevata. Nawet nie wiem, czy to dobrze czytam. Nie mam pojęcia, co to takiego, kto w ogóle zaprojektował te buty, ale są naprawdę świetne, mega wygodne i są bardzo takie eleganckie. Jak je zobaczyłam w lumpeksie, wiedziałam, że z tymi butami można zrobić naprawdę dużo fajnych stylizacji. Są takie na miarę tych wszystkich butów, które mamy na stronie Farfetch, Maytirsa, czyli tych takich bardzo drogich od projektantów. Buty są takie złoto-srebrno-brązowe, idealne na jesień. Obcas jest taki specyficzny, troszeczkę tak leci w tę stronę. Nie jest za wysoki, ale też nie jest za niski. Są bardzo ładnie tutaj wycięte, wyprofilowane. Są takie jak koszyczek. Słuchajcie, zobaczymy, ale powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o te buty. I jestem z nich zadowolona. Widząc je w sklepie, już miałam w głowie milion różnych naprawdę stylizacji i pomysłów. I są to buty świetne. Można powiedzieć, że naprawdę z nimi stylizacje są takie eleganckie i z klasą. No i drugie buty. Drugie to jest totalne szaleństwo, czyli mamy, w ogóle nie mam takich płaskich butów. To są pierwsze, ja, jak widzicie, na załączonym obrazku wszystko to są szpilki. I kupiłam teraz takie płaskie mokasyny, które... Tak, to chyba są... Nie, to są loafersy? Nie. Boże, zawsze zapominam. No nieważne. Czarne takie i tutaj mamy to futerko. Słuchajcie, ja to długo ogólnie dezynfekowałam, prałam to płynem do prania, do płukania i no buty przepięknie teraz pachną, są odświeżone, nawet to futerko czesałam, jeszcze muszę je trochę wyczesać. No to nie są buty na teraz, bo jest za gorąco zdecydowanie.
To są takie buty na właśnie załamanie pogody, na deszcz też nie za bardzo, bo ten futrzak będzie wyglądał śmiesznie. Nie każdemu będą się podobać. Nie wiem, ja sobie je wzięłam, chcę z nimi pokombinować, ale ogólnie rzecz biorąc nie jestem zwolenniczką takiego obuwia, wręcz nawet mi się nie podobają, tak ogólnie rzecz biorąc, ale pomyślałam sobie, że z tymi mogę też sobie poszaleć, coś pokombinować. Czemuż by nie? Zawsze to coś innego na moim kanale, a nie tylko szpilki. Aczkolwiek, słuchajcie, kochani, ja żyję w zgodzie ze sobą, więc tak czy siak szpilki są dla mnie zawsze numerem jeden, jeżeli chodzi o stylizację. Dobra, teraz, kochani, taka koszula z krótkim rękawem, która jest w takie koła jakby, w takie elipsy tu są. I tutaj przeważa kolor brązowy. To jest brąz, to jest takie jasne kakao i kakao ciemne z wiatraczkiem, więc dwa kolory brązowego, które naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Kojarzą mi się te koła z ziarenkami kawy. Dosłownie, jest to bluzka kawa, tak bym ją nazwała, kawowa. Z tyłu tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest M-ka. Tu jest starty napis, nie mam pojęcia, skąd ta bluzka pochodzi. Jest to chyba poliester. No i też ta bluzka wystąpi w stylizacji z tymi białymi spodniami, z tego co pamiętam, i właśnie do niej założyłam sobie te śmieszne, śmiechowe buty z tym futrem. Więc taka nietypowa stylizacja, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o obuwie. Teraz, kochani, spódnica z Top Shopu, taka zwiewna, przód krótszy, tył dłuższy, taka asymetryczna. I bardzo podoba mi się wzór. Te kwiaty są takie delikatne, jest taka dość zwiewna, lekka ta spódniczka. No i przód jest jeszcze, na szczęście, jest dosyć krótki, ale mamy pod spodem taką halinkę, ja to nazywam, tak, halkę, więc myślę, że nic tutaj tak za bardzo nie prześwituje. Jeżeli chodzi o dodatki w postaci butów, tak, no to mogę sobie tutaj założyć też zielone, takie soczyste. One też będą bardzo ładnie do tej spódnicy wyglądały. Natomiast stylizację postawiałam na taką delikatność. Bardzo delikatna jest ta stylizacja i założyłam sobie nawet buty, które są bardzo podobne do tej spódnicy, tak jakby był to taki zestaw. A górę, na górze mam bluzkę taką karbowaną, ja ją nazywam, w kolorze takim liliowym, wrzosowym, bardzo delikatny. Kolejna stylizacja jest dwuskładnikowa. Po pierwsze, taka koszula marki George, która jest była nowa z metką. Kolor przepiękny, taki niebieski, dużo kwiatków, taka łączka. Łączka jesienna. Z tyłu tak się prezentuje, bardzo mi się ta koszula podoba. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam. Aczkolwiek miałam w odcieniu białym, ale to nie to samo. Biała, a niebieska to jest zupełnie coś innego. Więc tutaj stylizacja dwuskładnikowa. Za chwilę Wam pokażę, z czym zestawiłam sobie tę koszulę. Jeżeli chodzi o materiał, jest to poliester. Jeżeli chodzi o rozmiar, jest ona na mnie oversize'owa. I kochani, do tej właśnie koszuli, przed chwilą, którą Wam pokazywałam, założyłam sobie spódniczkę z Primarka, która jest w rozmiarze 36, też była nowa z metką. Ma taki bardzo ładny kolor, to jest taki brudny niebieski. Jak mam brudny róż, to jest brudny niebieski, lekko wpadający w szary, ale nadal niebieski, bardzo ładny, uspokajający kolor. Widzę go na ścianach nawet gdzieś, słuchajcie, bo jest naprawdę fajny. Z tyłu tak się ona prezentuje, więc tak samo jak z przodu. Mam taką jeszcze żółtą, ona jest ze mną już bardzo, bardzo długo, niekoniecznie z Primarka, ale coś w tym stylu. Mam jeszcze zieloną i pomarańczową, więc teraz dołączyła do mojej kolekcji właśnie taka szaro, niebiesko-szara, tak, brudny niebieski, kochani. Te spódniczki są bardzo wygodne, dlatego że są elastyczne, fajnie dopasowują się do sylwetki, więc jeżeli znajdziecie coś podobnego w lumpeksie, to sobie kupujcie, bo one naprawdę fajnie się noszą. I teraz kurtka jeansowa. Dawno u mnie nie było kurtek jeansowych, a wracając do projektu 360, to ten projekt się robi, kochani. Się robi na takiej zasadzie, że już tam zostało kilka elementów, zostało mi tylko wszyć podszewkę, ale nie mam czasu tego zrobić. Projekt Wam na pewno pokażę, tak jak obiecywałam, w końcu razem go przez tyle odcinków tworzyliśmy. Natomiast jest teraz za gorąco i nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce teraz tego projektu
kończyć, tak jakby wykańczać jeszcze, ale wkrótce, na jesień go Wam pokażę. Wracając do mojej nowej kurtki jeansowej, z tyłu ma taki nadruk w postaci takich butów i słuchajcie, one były złote. Natomiast w pralce kurtka była brudna, więc wyprałam ją w 60 stopniach i złote buty zrobiły się białe, efekt takiego zniszczenia. Ale ogólnie no, kurtka jest bardzo fajna. I teraz tak, jest ona taka duża, to już mówiłam. Forma taka pudełkowa, krótsza. Bardzo ładny ma teraz kolor. Jak się wyprała, to jest naprawdę śliczna. I założyłam ją nietypowo do stylizacji, która była przed chwilą, czyli do takiej bardziej eleganckiej, bardziej takiego eleganckiego zestawienia. No, na przykład zrobi się chłodniej, to właśnie taką kurtkę można w ten sposób sobie ubrać, czyli niekoniecznie do jakichś takich sportowych stylizacji, do takich luźnych, tylko właśnie do takich eleganckich. I w ten sposób mam zamiar tę kurtkę sobie nosić. Kolejna rzecz to jeszcze klimaty letnie i mamy tutaj takie spodenki z wysokim stanem, które też były nowe z metką. Ostatnio wszystko jest nowe z metkami, słuchajcie. One są marki Quiz, rozmiar 34, a są na mnie takie luźne. Natomiast chodzi mi o pas, bo tutaj muszą być luźniejsze. Fajny nadruk, takie liście rajskie, kwiaty z tyłu tak się prezentują, są zapinane na zamek. I założyłam do nich biały taki topik, który Wam ostatnio pokazywałam, teraz go dosyć często noszę, muszę sobie kupić drugi. Nawet jak będzie w większym rozmiarze, to sobie go dopasuję tak jak tamten, bo naprawdę bardzo mi się teraz te topiki przydają. I tutaj jeszcze założyłam sobie bluzkę, którą rozcięłam wczoraj w ostatnim filmie, która jest teraz taką narzutką. I tutaj też bardzo fajnie ona wygląda, nawiązuje do tych liści, bo te liście, zobaczcie, są takie postrzępione i też ta bluzka jest w takie frędzelki na dole. Także to jest takie moja własna interpretacja, o tym Wam od razu mówię. Kolejna rzecz to jest bardzo fajny taki żakiet, krótszy, nie powiem, że jest to bolerko, tylko żakiecik, taki blazerek, który ma bardzo ładne kolory. Dużo tutaj jest zielonego odcienia, ogólnie on też jest w takim, jest takim zielonym połyskiem, krótszy i z tyłu tak się prezentuje. Rękawy też są krótsze, nie mam zamiaru go zwężać, to jest tylko tak narzucić lekko i gdzieś sobie powędrować, pojechać. Moi drodzy, też do tego będą pasowały te buty jak najbardziej i właśnie ja nie wiem. A nie, założyłam chyba do tego w końcu inne, ale te też bardzo ładnie by wyglądały. I moi kochani, jeżeli chodzi o tę rzecz, to można sobie tutaj stworzyć naprawdę bardzo fajne stylizacje. Na przykład czarne spodnie z wysokim stanem na kant, takie bardziej eleganckie. Czarny topik pod spodem i na przykład te moje zielone cyrkoniowe kozaki. To jest jedna stylizacja. Kolejna to ta, którą widziałyście dzisiaj. Kochani, tutaj mam taki fajny patent, sobie wymyślałam. Te spodnie są zapinane jeszcze dodatkowo w środku na taki guzik. Więc ja sobie to wykorzystam do czegoś innego. A mianowicie do tego, żeby przyczepić sobie taką torebkę. Oczywiście tutaj co mogę włożyć? Kartę kredytową? Tak. Telefon? Niekoniecznie, bo może mi to spowodować, że spodnie będą się opuszczały do dołu. No, ale tak ogólnie to mi nie przeszkadza. Kto tak nosi torebki? Tylko ja! Jeszcze kolejna na przykład, w ogóle dodałabym na przykład granat do tego, czyli jeszcze jakiś dodatkowo kolor. Można sobie tutaj fajnie pokombinować z tym, ten kolor będzie też pięknie wyglądał właśnie z tym blazerem, także myślę, że w przyszłości też jeszcze Wam coś pokażę. Teraz kochani kolejna rzecz i to jest męska marynarka w kolorze takim granatowym, sorry, wiesz jak mi skrzypi, która jest jedwabna, między innymi jest wykonana właśnie z jedwabiu, z wiskozy, jest przepiękna, kojarzy mi się z marką Balmain i ma ona dużo fajnych guzików, takich złotych, takich stylowych bym powiedziała, fajnie wygląda, w środku jest taka też błyszcząca podszewka, było bardzo ciężko ją wyprasować, tutaj też jest chyba w składzie trochę wełny, z tyłu tak się prezentuje, jest ona taka milutka i bardzo ładnie
wygląda, więc ja kupuję też marynarki na dziale męskim często, nieważne, że to jest męska marynarka. Mnie się ona bardzo podoba, więc noszę ją chętnie i z uśmiechem na twarzy. I kochani, naprawdę czuję się super w tej stylizacji, jest ona bardzo elegancka, więc założyłam sobie tę marynarkę, spodnie, które mam na sobie i te szpilki, które Wam przed chwilą, też przed chwilą i na początku filmu pokazywałam, które właśnie są naprawdę taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o stylizację i powiem Wam szczerze, że będę bardziej teraz przyglądała się butom, takim właśnie skórzanym, włoskim, tego typu, bo super na nodze się prezentuje, jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona, one mi się w sklepie też podobały, ale na nodze wyglądają rewelacyjnie. No i z tej marynarki też jestem niesamowicie zadowolona, o, w ten sposób Wam ją pokażę, czyli naprawdę super dzisiaj są te moje rzeczy, takie naprawdę za każdym razem się cieszę. Dobrze, kochani, teraz coś takiego. Skrzypi u mnie jak na strychu stara szafa. Przenieśmy się na strych i do starej szafy. I wyciągnijmy sobie coś takiego. Tutaj jest to bawełna, wiskoza, piękne guziki duże, koralowe, które rzucają się w oczy i są taką petardą, jeżeli chodzi o ten żakiet. No a po prostu jest tutaj wszystko przemyślane. Gdyby były brązowe, jakieś takie, nawet złote by nie zrobiły takiej roboty, jak zrobiły te właśnie łososiowo-różowo-morelowe. No i tutaj właśnie dlatego też w tej stylizacji ubrałam sobie sandałki na tych słupkach takich, na nogach od stołu. Czekajcie, o dobra, które po prostu idealnie do tych guzików pasują. Spodnie chyba te założyłam, które mam na sobie. Bardzo fajny jest ten żakiet, jest na mnie oversize'owy, nie, chyba go nie będę zwężała. Ma tutaj takie bufiaste rękawy, jest niesamowicie wygodny, a ogólnie to jest wzór takich, kojarzy mi się z syreną, takie rybie łuski, coś takiego, bardzo fajna rzecz. No i takiej jeszcze nie miałam w sumie, w swojej garderobie już teraz mam. Dobra, kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.